i dobro. Każdego dnia mamy możliwość spotykania wielu różnych ludzi w naszym życiu, których znamy, których nie znamy, mijamy na ulicach i ci ludzie znajdują się w bardzo różnych nastrojach. Generalnie, oczywiście, lubimy i, i fajnie jest, kiedy jesteśmy tak traktowani dobrze, na przykład z uśmiechem. Że kierowca, który nas wiedzie, wiezie autobusem, jest jest życzliwy, dobrze nastawiony i uśmiechnięty. Pani, która pracuje w sklepie, jest, jest uśmiechnięta i fajnie reaguje, czy, czy nauczyciel, który oprócz przekazywania wiedzy, też robi to w sposób taki właśnie z uśmiechem na twarzy. Generalnie lubimy, tak, ale zasadniczo jest, to wiemy, taka cecha. No, drugo, drugorzędna, bo to do istoty to nie należy. Do istoty należy to, aby, aby kierowca dowiózł nas bezpiecznie tam, gdzie powinien dowieść, aby sprzedawca sprzedał nam to, co chcemy kupić, a nauczyciel przekazał to, co ma do, do przekazania i aby zrobili to w sposób dobry i kompetentny. Do istoty wcale nie należy to, czy ta osoba robi to z jakąś pasją, z uśmiechem na twarzy, Mniej ważne jest to co, to, co gdzieś tam znajduje się w danym momencie w jej sercu. Ważne, żeby pewne zadanie zostało, zostało wykonane. I myślę, że trochę podobnie nieraz poruszamy się w tej takiej przestrzeni, przestrzeni duchowej przestrzeni tego, co, co my robimy dla Pana Boga, tych zadań, które, które realizujemy ze względu na Niego. Czyli to, jak wchodzimy w różne zakazy, nakazy, przekazania, to co powinniśmy zrobić, gdzie granice są często bardzo konkretnie określone. Co wolno robić, czego, czego nie wolno robić, co jest dobre, co jest złe. Jak, jak w raju, od samego początku Pan Bóg mówi: to ci wolno, tego nie wolno, z tego możesz korzystać, po to nie możesz sięgnąć. Jest, jest jasne. I nieraz, nieraz tak patrzymy, że. że no, liczy się to, co zewnętrzne, że trzeba wykonać swoje zadanie, są jasne, jasne reguły i, i wszystko jest, jest załatwione. Można sobie wyobrazić, prosty przykład, zupa pomidorowa. Nie? Wyobraźmy sobie, że, że, że Pan Bóg daje takie przekazanie, że trzeba jeść zupę pomidorową, i jest ktoś, kto, kto, komu nie smakuje zupa pomidorowa. Może istnieje taka osoba, nie wiem. Ale wyobraźmy sobie, że ktoś nie, nie, nie lubi zupy pomidorowej, nie przepada za nią, ale jest przykazanie takie, które mówi, że trzeba jeść zupę pomidorową, więc co robię? No nie chcę, ale, ale zjem tą zupę pomidorową, kiedy chcę być posłuszny Panu Bogu. I, i jasne. I, I nie rozpatrzymy, że no okej, okay, to, jest, to jest nawrócenie. Zrobić to, co należy zrobić. Być posłusznymi Panu Bogu, wypełnić Jego wolę. Tak. Ale nie do końca. Nie do końca w sensie, że, że jest coś więcej. Jest coś, coś szerszego, na co, na co warto zwrócić uwagę, i tutaj chciałbym, żebyśmy właśnie e, sięgnęli do świętego Franciszka, e, do pięknej modlitwy, którą, którą Franciszek, Franciszek napisał. Sięgnę do naszych źródeł, które nam te wszystkie teksty tutaj relacjonują. Jest to modlitwa, która znajduje się na końcu takiego listu, który Franciszek napisał do, do swojego zakonu, do swojej wspólnoty braci. I, I modlitwa, która kończy ten list, ona zaczyna się w taki sposób. Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny Boże, daj nam nędznym czynić dla Ciebie to, o czym wiemy, że tego chcesz. I tu zrobię przerwę. Tu Was podtrzymam troszkę w niepewności, Ponieważ jest dalszy ciąg tej modlitwy, ale żeby lepiej zrozumieć, chcę ją rozdzielić właśnie na dwie części. To, co przeczytaliśmy, najpierw na tym się skoncentrujemy. Daj nam czynić dla ciebie to, o czym wiemy, że tego chcesz. Tak pisze święty Franciszek. I to jest to, o czym mówiłem. Nawrócenie jako robienie tego, co Pan Bóg chce, żebyśmy zrobili. Ale jest coś więcej, I, i w Biblii znajdziemy takie przykłady, kiedy Bóg dopomina się o coś więcej. Popatrzymy na przykład na takiego Jonasza, którego Bóg posyła, ktoś by powiedział, z misją samobójczą do Niniwy, do największych wrogów Izraela, aby głosić im tam przesłanie nawrócenia i wzywanie do, do, do miłości, aby się nawrócili, aby Bóg ich nie ukarał. I, i Jonasz idzie. I ona wypełnia to zadanie po ostatecznych tam jakichś e, sporach z Panem Bogiem i ucieczkach. Ostatecznie decyduje się, że, że pójdzie, że zrobi to i idzie i głosi to przesłanie i jest skuteczny, ale. E, ale Jonasz się nie zgadza z Panem Bogiem. On, on tak naprawdę nie chce, żeby Niniwa została nawrócona, i to wychodzi na końcu tej księgi: że on idzie, robi swoje, ale w sercu chce czegoś zupełnie innego. W sercu nie zgadza się z Panem Bogiem. Inny przykład, myślę, że też bardzo dobrze nam znany. To jest przypowieść o miłosiernym ojcu, o synu marnotrawnym, ale chcę, żebyśmy na tego drugiego syna zwrócili uwagę, tego, który pozostał w domu, który na końcu nie chce wejść i nie chce cieszyć się z powrotu swojego brata. I wtedy wypomina takie, mówi takie gorzkie słowa swojemu ojcu, mówi: mówi Tyle lat jestem przy tobie, tyle lat ci służę, a nigdy nie, nie przekroczyłem nigdy Twojego przekazania. A. A nigdy nie dałeś mi tego czy tego, aby mógł świętować tak jak, tak jak ten, ten brat. I teraz e, myślę, że na, 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 na tym przykładzie bardzo dobrze będzie widać to, e, o czym, o czym chcę, chcę pokazać, bo powiedzieć, bo niby wszystko jest w porządku. Niby wszystko jest ok w postawie tego, tego syna, gdybyśmy traktowali tylko to, co zewnętrzne, ale widzimy, że coś tu nie gra. E, i, i to, to właśnie widać, bo to, co nie gra, to, to, to nie gra na poziomie jego serca. Nie chodzi o posłuszeństwo, nie chodzi o jego poprawność, bo tu było wszystko w porządku, i z Jonaszem, i z tym starszym synem. Oni byli poprawni, oni wypełnili zadania, które mieli do zrobienia, ale coś nie zagrało na poziomie, na poziomie ich serca. Czyli chodzi nie tylko o to, co zewnętrznie ja zrobię, ale chodzi też o moje serce o moje nastawienie, o nawrócenie serca. I teraz przejdziemy sobie do drugiej części tej modlitwy. Przeczytam tę pierwszą część i, i dokończę modlitwę Franciszka. Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny Boże, daj nam nędznym czynić dla Ciebie to, o czym wiemy, że tego chcesz i chcieć zawsze tego, co się Tobie podoba. To jest druga część. I, I dopiero wtedy, kiedy te, te, te dwie części zestawimy, możemy, myślę, mówić o, o prawdziwym, e, prawdziwym nawróceniu. Chodzi o serce. Chodzi nie tylko, żeby robić to, co wiemy, że Bóg tego chce ale chcieć tego, co się Bogu podoba. I to jest trudniejsze. Nawiązując do naszego przykładu, wracając do zupy, do zupy pomidorowej. To trzeba by było powiedzieć, że Bogu nie chodzi o to, żebyśmy jedli tę zupę pomidorową i zmusili się. Będą no, no mi łzy leciały, bo nie chcę, bo nie lubię, bo mi nie smakuje, a, ale muszę zjeść. Ale chodzi o to, żeby ją polubić żeby chcieć ją jeść. Żeby nie zmuszać się, ale, 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 ale robić to z czymś więcej niż tylko takie, takie poczucie, poczucie jakiegoś posłuszeństwa i wierności Panu Bogu. To jest trudne, ale, ale o to chodzi. Tu mówi Franciszek, nie tylko o robienie chodzi, ale chodzi o chcenie. Można powiedzieć, żeby, żeby nam się tak chciało, jak się, jak się nam nie chce robić niektórych rzeczy. To jest przemiana serca. O to Bogu chodzi, żeby się, żeby się z Nim zgodzić żeby zrozumieć, żeby nie tylko zmuszać się do, 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 do przyjęcia pewnych rzeczy, ale, ale do zrobienia pewnych rzeczy, ale że, żeby je przyjąć za, za swoje, aby polubić, aby chcieć. I do tego nie można zmusić, to trzeba wybrać. Do tego Bóg może nas jedynie zaprosić, a decyzja jest nasza i na tym polega, polega, polega nawrócenie takie kompletne nawrócenie. Franciszek myślę, że przez to pięknie pokazuje takie, pokazuje takie piękne oblicze Pana Boga, który nie jest tylko jakimś takim kontrolerem skoncentrowanym na pracy, na tym, co należy wykonać dla niego, ale, ale szuka nas. Szuka, zależy mu na tym, co myślimy. Zależy na tym, jak patrzymy. I tutaj pragnie się też, pragnie, abyśmy myśleli w taki sam sposób, abyśmy się zgadzali z Nim. Ale też Franciszek przez, przez ten tekst może też pokazać, jak, jak na siebie warto popatrzeć, też, też na nas samych, że, że nie jesteśmy zredukowani do, do wypełniania określonych zadań, tylko do zrobienia jakiejś pracy dla Pana Boga. Do wykonania tego, co, co wynika z jakichś zasad, z przekazań, z regulaminów, ale są o wiele ważniejsze zupełnie inne kategorie, takie jak, 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 jak relacja, jak pragnienie, jak, jak zjednoczenie z kimś, jak sprawianie komuś przyjemności. Bo jeśli ktoś jest ważny dla mnie, to, to ja jakoś naturalnie te rzeczy robię ze względu na relacje, które nas łączy. I nie muszę, nie muszę wyliczać, ile razy ja już śmieci wyniosłem ja w tym tygodniu i czy teraz jest kolej na mnie, czy na kogoś innego. Robię to, bo mi zależy na tej osobie. I tak samo jest z Panem Bogiem. Tu jest, tu jest to chcenie. Tu jest to chcenie i, to, i kluczem do tego jest tak naprawdę właśnie relacja, jest poznanie tej osoby, jest zbliżenie się. Bo wtedy zmienia się nasze serce i wtedy to, co robimy dla tej osoby, przestaje być tylko... Jakimś przykrym obowiązkiem, ale, ale, ale staje się czymś, co robimy z miłości. Tak też jest w naszej, w naszej relacji z Bogiem. Zakończmy to, to, tą modlitwą. Niech ona też będzie, będzie rzeczywiście takim, takim otwarciem na to, co, co właśnie na przemianę naszego serca. Niech ona będzie taka, taka kompletna. Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy, miłosierny Boże. Daj nam nędznym czynić dla ciebie to, o czym wiemy, że tego chcesz, i chcieć zawsze tego, co się tobie podoba, abyśmy wewnętrznie oczyszczeni, wewnętrznie oświeceni i rozpaleni ogniem Ducha Świętego, mogli iść śladami umiłowanego syna twego, pana naszego Jezusa Chrystusa i dojść do ciebie najwyższe jedynie dzięki twej łasce, który żyjesz i królujesz i odbierasz hołd w doskonałej trójcy i prostej jedności. Bóg Wszechmogący przez wszystkie wieki wieków. Amen.